Od 1 października obowiązuje nowa, wyższa stawka godzinowa dla lokatorów mieszkań komunalnych odpracowujących swoje zadłużenie czynszowe. Teraz wynosi ona 16 zł. Jak mówi zastępca prezydenta Konrad Frysztak, program odpracowywania długów, który został uruchomiony ponad 3 lata temu, sprawdza się. Mieszkańcy są zainteresowani odpracowywaniem tych długów. Nam zależy na tym, aby ta kwota jak najszybciej malała, ale również widzimy zaangażowanie i widzimy, że ta praca, którą mieszkańcy wykonują na rzecz innych mieszkańców Radomia, jest tego warta. Program odpracowywania długów funkcjonuje w Radomiu od wiosny 2016 roku. Realizuje go Miejski Zarząd Lokalami. Dotychczas pracę podjęło prawie 350 osób, które przepracowały łącznie ponad 150 tysięcy godzin. Ich zadłużenie zmniejszyło się o ponad 1 940 000 zł. Rekordzista odpracował 30 tysięcy złotych, ale również warte podkreślenia jest to, że część z mieszkańców, którzy odpracowali swój dług, znaleźli zatrudnienie w tych miejskich jednostkach na stanowiskach, na których swoje długi odpracowywali. Dłużnicy pracowali w 29 miejskich placówkach, w tym m.in. w szkołach, bursach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w Zakładzie Usług Komunalnych, Miejskim Zarządzie Lokalami, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, na cmentarzu komunalnym oraz w domach pomocy społecznej. 10 uczestników programu zostało na stałe zatrudnionych w jednostkach, w których odpracowywali swoje zadłużenie.